Siemanko kochani, ja jestem Juken i witam was moi drodzy w 56. już odcinku z serii levelowania nowego konta w Fishing Planet. Zaszły małe zmiany moi drodzy, jak widzicie od poprzedniego odcinka jeden poziom sobie wbiłem. Gdzie to zrobiłem? No to ci, którzy z was mnie widują, to wiecie gdzie to zrobiłem. Była to oczywiście Anglia i Karpie, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że też bawiłem się z tą zanętą, żeby fajne shorty z tego nagrać, jaką mam siatkę na tych karpiach, że 4,40 mi też do tej siaty padły, co jest bardzo fajnym wynikiem. No ale mniejsza o to, nie, to was akurat nie interesuje. Mamy 68 level. Zaszła, kochani, pewna zmiana w kontrakcie. Planie konkretny, który już wykonałem, a mianowicie rzekę Maron na razie sobie podarujemy, bo ona nie jest aż tak ciekawa, jeśli chodzi nawet o miejscówkę i tak dalej. Pójdziemy sobie, moi drodzy, na amazoński labirynt. I zaczniemy oczywiście z motorówki, zaczniemy od łapania rekinów. Później pokażę wam w następnych odcinkach również spoty na arapajmy, które również będziemy łowili i będziemy się tu troszkę bawili. Jedno, co zmieniłem w ekwipunku, no uważałem, że jest to konieczne, mimo że się przed tym wzbraniałem totalnie, ale musiałem za 200 koła kupić siatkę. Także dobrze, że troszkę kasy natrzepałem na karpiach, ale siatkę musiałem kupić. Ona niewiele się różni, bo wiecie, tak naprawdę tamta była 500, ta jest 550 i zawsze mówiłem, że kupowanie takich siatek nie ma sensu i nadal się z tym zgadzam. Natomiast w tym konkretnym przypadku, kiedy cały czas leciliśmy na siatce 500 kg, to jakby nie był problem w samej 500 kg siatce, a problem, moi drodzy, był w ciężarze pojedynczej, poszczególnej ryby, którą do tej siatki możecie włożyć. Tamta siatka miała tylko 140 kg, no tutaj jest 170, to nadal jest zbyt mało, troszkę, moi drodzy, mało, jeśli chodzi o rekiny, bo one i 190 kg potrafią ważyć. No najwyżej, no exp wejdzie, najwyżej rekina takiego do siatki nie włożymy. No nic nie jesteśmy w stanie, moi drodzy, zobaczcie, z tym zrobić na tym levelu, który mamy, 68. No tylko taka siatka jest dostępna dopiero później, 220 kg, mówię o pojedynczej rybie. No i pewnie tą siatkę będziemy na 70 levelu kupowali, ale no nie chciałem czekać, słuchajcie, tych dwóch leveli. Może to jest błąd, bo może powinienem popłynąć na amazoński, połowić, bić exp, najwyżej bym stracił kasę. W sumie teraz też tą kasę straciłem, bo straciłem w sumie 200 koła na siatkę, prawie 300. No ale generalnie jakby ja już tą płynność finansową mam na tym levelu, na którym już jestem, wszystko mam, także na taką inwestycję mogłem sobie pozwolić, tym bardziej, że wędek na razie, moi drodzy, no nie jesteśmy w stanie, zobaczcie, na razie żadnych kupić, bo tak naprawdę nie będę za monetki. Dopiero 72 level to będzie troszkę mocniejsza wędka, albo nawet na 74 poczekamy, no bo na tych już się fajnie te arapajmy łowi. No jakoś nie wyobrażam sobie z brzegu, ale myślę, że zrobię to. Myślę, że to zrobię na wędce 33 kg. Też spróbujemy arapajmy z brzegu łowić, bo parę leveli tutaj mamy. Także bez zbędnego przedłużania, tu nie ma co, moi drodzy, już jakiejś filozofii prawić. Po prostu lecimy na amazoński labirynt. Ja od razu też wam powiem, żeby to było szybciej, sprawniej. Wszedłem na poprzednie konto, przesłałem sobie markery, żeby plus minus wam te lokalizacje pokazać, żeby tak w ślepo też nie łowić. Więc przesłałem sobie, moi drodzy, te markerki. Niech będzie pokój prywatny. Oczywiście będziemy łowili z motorówki. Będziemy łowili z motorówki, z brzegu. Bardzo fajna miejscówka tuż jest przy brzegu. A te reklamy mnie wkurzają. Będziemy łowili na krwistą przynętę, oczywiście na spławik. Wędkę spławikową miałem, zaraz zresztą ją wam pokażę, jaką tam mamy wędkę spławikową. I czas przede wszystkim jest dość tutaj też istotny. Pierwsza miejscówka jest dosyć blisko od pomostu, także daleko nie trzeba płynąć. No druga miejscówka jest troszkę, moi drodzy, z arapajmą. A to było tu, nie wiem. A, bo markery nie przy... Dobra, czekajcie, muszę markery sobie poprzyjmować. Widzicie? Nie poprzyjmowałem sobie markerów. Dobra. No. Tu. Aha, bo to jest też jeszcze na inną... Umieść marker. O, widzicie? Jest, no 78 kg, tutaj akurat był z młody, więc, ale to generalnie sobie, o, parajbę.
Jak najbardziej. Wczoraj w ogóle mi się nie fart Stefan, słuchajcie, zrobił. Chciałem za Nentę kupić Carp Rival i za szybko kliknąłem. No i właśnie, to się właśnie stało. Dobra, na razie sobie podarujemy. Nie wiem, jak tam z tymi... To się, moi drodzy, stało, że... źle kliknąłem i za monetki kupiłem, kurczę, przynętę. No ale chyba to każdemu z was się stało. No trudno, no już kupimy to w promocji. 30. Dla widza muszą te markery być, bo to wiecie, to jest dla mnie jakby rzecz bardzo ważna. No zostało mi 24 markery już tylko. No trudno, życie, moi drodzy. Dobra, no arapajmy nam się jak najbardziej te markery przydadzą. Też na węgorza. Na węgorza elektrycznego jak najbardziej tak. Dobra, te dwa to nie, bo to jest na inne łowisko. Okej. Okay. Także słuchajcie, moi drodzy. Pierwsza miejscówka to jest tutaj bardzo blisko. Tak jak tam widzicie, jest ten mościk. Bardzo fajny jest ten amazoński labirynt, bardzo mi się podoba. Teraz nie będziemy, słuchajcie, tutaj zobaczmy, jak mamy pogodę. No niby teraz nie mamy szczytu, no to czas będzie trzeba przesunąć zdecydowanie. W ogóle najchętniej bym... co ja robię? Zamiast T wcisnąć, wcisnąłem R. Gdzie szkodnik jestem? Słuchajcie, ja myślę, że od razu sobie, słuchajcie, przesuniemy na inną, na inny... Nie wiem, jak one biorą w nocy, bo jeszcze powiem wam szczerze, w nocy nie łowiłem. Od rana sobie damy. Przedłuż, dobra. Okej, okay, słuchajcie, moi drodzy, tutaj macie dwa markery. Haczyki 10.0, oczywiście bezzadziorowe, krwista przynęta. Wędkę miałem wam pokazać. Więc to jest ta wędka... Majesty 350, ona jest do 26 kilo. Kołowrotek mamy, moi drodzy, lewiatan 26, dwa, żyłkę troszkę mocniejszą. Spławik cygaro, no grunt tutaj sobie ustawiłem na 70 cm, ale jak wiecie, ja jakoś tak do tego gruntu aż takiej wagi mocnej nie przywiązuję, nie? I na tą krwistą przynętę bez problemu tu parę rekinów złowimy, ja wam po prostu pokażę na przebitce, jak coś fajnego wyciągnę. Tu nie ma co przedłużać. I generalnie w tym odcinku skupię... O, widzicie, już jest branie, bo to już od razu widać. Jestem ciekaw, jak ta wędka sobie z tym poradzi. Jak to po aktualizacji tutaj działa. Mi się bardzo podoba to łowienie rekinów, że to właśnie tak wygląda, nie? Że wrzucacie i za chwilę zobaczcie, jakie idą ogromne... Ogromne tam się dzieją jakieś rzeczy. Czasem oczywiście ten młody żarłacz może nam tutaj też trafić, ale to wiecie, tu tak naprawdę wszystko do siaty trzeba ładować jak leci. Trzeba ekspić. To jest taki moment, w którym już po prostu będziemy jak najszybciej ekspili, żeby osiągnąć ten level na Kongo. No i jakby tym akcentem ta seria będzie powoli już dobiegała końca. No już jesteśmy, moi drodzy, na półmetku. Pytaliście też, co dalej, więc mam pewną propozycję. Propozycja jest taka, ażeby, moi drodzy, zrobić serię taką, że... Och, walczy. No dam radę, myślę, jakoś. Nie wiem, jak to teraz tutaj działa z tym podbierakiem, czy to można ją też tak wyciągnąć bez podbieraka, bo z brzegu bez problemu było można. Nie jest zmęczona, no i co? Nic nie zrobisz. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale ładny rekinek, chyba też po aktualizacji one się trochę ładniejsze zrobiły. Także słuchajcie, propozycja jest, moi drodzy, taka, żeby... Propozycja jest taka... No dobra, no co ja poradzę, że ona mi tam popłynęła. Propozycja jest taka, żeby robić kontynuację tej serii zlevelowania, tylko w ramach, bym to nazwał, powroty. Ja bym to nazwał, słuchajcie, powroty. Czyli wracałbym na dane łowiska i po prostu coś tam pokazywał wam, czy jakieś wyzwania podejmował, czy łowił ryby, których nie łowiliśmy. To już nie pod kątem jakiegoś expa czy opłacalności. Zobaczmy z tym podbierakiem. Jak to tu działa, moi drodzy? Jak to tu działa z tym podbierakiem? Jest? Dziwnie, w pewnym momencie myślałem, że mi rekin uciekł. Rekin w podbieraku, wygląda to śmiesznie.
No, zobaczcie, moi drodzy, młody żarłacz. No, oczywiście jest to tylko młody żarłacz, tak? Jest to sobie tylko młody żarłacz. Zróbmy mu zdjęcie do miniaturki. Natomiast zobaczcie, no to jest prawie 10 tysięcy kasy i 4600 expa. No, według mnie, no to jest petarda, tak? Według mnie, moi drodzy, to jest petarda. Mimo, że oczywiście to nie jest, to jest tylko młody żarłacz, tak? Także według mnie jak najbardziej spoko. Na razie nawet się cieszę, że mi medalowe nie siadają. A pokażę wam od razu markery. Tutaj sobie możecie sprawdzić. Jak ktoś będzie chciał, to oczywiście podeślę. To jest marker. Jak widzicie, na młodego żarłacza, nie? Tutaj akurat na żywce Shiner. A tu na Kristą przynętę waga 194 kg. No to tego medalowego już byśmy nie byli w stanie w żaden sposób, słuchajcie, do siatki. No niestety włożyć, nie? 109, mimo że siatkę, słuchajcie, dokupiłem, to aż nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ale może mi się uda złowić i wam pokażę. Nie jestem sobie w stanie w tym momencie wyobrazić, ile expa, bo już nie mówię o kasie, której, no skoro nie włożymy do siatki, to no to wiecie, to jakby nie mam co tutaj kasy liczyć, ale exp za złowioną rybę, nawet jak jej do siatki nie włożycie, się nalicza, więc nie jestem sobie w stanie wyobrazić, ile expa za takiego medalowego żarłacza możemy dostać. Także ja sobie tu połowię, jeżeli coś większego mi trafi, to wam oczywiście pokażę i wtedy wam pokażę, ile tego expa, ile tej kasy. I oczywiście jak przesuniemy czas, pójdziemy na wieczór na drugą miejscówkę, na rekiny też będziemy łowić z motorówki, także widzimy się, moi drodzy, za chwilę. Zostań ze mną do końca i będzie bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę, jakiś fajny komentarz pod filmem, bo to zawsze motywuje, żeby jeszcze więcej dla was tych poradników nagrywać. Także widzimy się za chwilkę. Mamy drugiego rekina. Ciekawe, czy będzie zwykły, czy będzie też młody. Jak widzicie, no z tym młodym troszkę zabawy było, nie? Troszkę z tym młodym poprzednim zabawy było. Też się nie spodziewajcie, moi drodzy, że tutaj będziecie mieli rekina za rekinem mimo szczytu. Troszkę zabawy z tym będzie. No w końcu rekina łowimy, więc trudno, żebyście go od razu, słuchajcie, wciągali. Teraz jest to zmienione po tej aktualizacji. Kiedyś to ludzie wciągali od razu na, wiecie, od razu na łódkę, tak? No trochę takie dziwne, nie? Od razu rekina na łódkę. O, jest pierak. Czasem z tym podbierakiem też tak, wiecie co, mam wątpliwości, jak to działa. Żarłacz wielkogłowy, zwykły żarłacz, 21 tysięcy kasy, moi drodzy. Zobaczcie, jaki to jest, jaka to jest kasa, 22 koła prawie kasy, 6400 doświadczenia, także naprawdę to robi wrażenie. Chociaż nie wiem, mam wrażenie, że za tego młodego chyba mieliśmy więcej doświadczenia. Ale to też widać, jak ten pasek postępu idzie, nie? Także siatkę tu szybko się da zapełnić. Na jednym spocie od rana będziemy, i to jest też taka metoda, którą się chciałem z wami podzielić, tylko tu będziecie musieli troszkę, moi drodzy, tej cierpliwości mieć i troszkę tutaj, wiecie, wykazać się cierpliwością, bo jak widzicie, ta ryba bierze raz na 20, raz na 30 minut czasu gry, no także... O! Czyżbyśmy już mieli branie? No niesamowite. To chyba jakiś, nie wiem, jakiś fuks. Tak się rzadko zdarza, że jedna za drugą. Ale pamiętajcie, jeden spot czasem będzie tak, że na jednym spocie wam odda. Więc wiecie, tu unikatów nie ma, jeśli chodzi o te rekiny. Są tylko medalowe. Moi drodzy, są tylko medalowe te rekiny żarłacze. Natomiast są inne rekinopodobne. Rajba to się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, jest podobny do rekina, one są w unikatach, są oczywiście nasze kochane tutaj arapajmy w unikatach, także no, znowu nam pod motorówkę wpływa. Także z tym będziemy też się bawili, ale myślę, że w następnym odcinku się skupimy na arapajmach, ale też się skupimy, słuchajcie, na arapajmach, jeśli, nawet nie chcę podbierak. Skupimy się, słuchajcie, na arapajmach, ale tych. No. Weszło? Weszło, dobra. Młody żarłacz. 8 tysięcy kasy. A nie, to dobra, mniej było na młodym, bo jest tam prawie 4 tysiące expa. No dobra, no ale wiecie, no to jest tyle, co za jakiegoś fajnego karpia, także tutaj nie powiem, że karpie lepsze.
bo pewnie byście się spodziewali, że takie coś powiem. I zobaczcie, połowę siatki mamy praktycznie prawie że zapełnioną, mimo że są tylko to młode żarłacze. Jestem ciekaw, co będzie za walka z medalowym. Myślę, że takiego też dla was dzisiaj trafię. Trochę połowimy sobie tutaj, przesuniemy sobie czas i pójdziemy na drugi spot, na który oczywiście pokażę wam, jak dopłynąć. No już nie będę wam pokazał, jak jakieś młode wyciągam, jak coś będzie naprawdę konkretnego, to wtedy wam pokażę, co złowiłem i lecimy na następny spot. No nic, ryzykuję, moi drodzy, pokazuję wam. Coś mi intuicja mówi, bo wędka strasznie mocno nam sama z siebie pompuje. Intuicja... O! No proszę, ryba zbyt silna. Przeżarła nam, słuchajcie, ten. Przeżarła nam... O kurde. Przegryzła nam haczyk, widzowie. Zbyt silna ryba, ale numer. No to jednak intuicja mnie nie pomyliła. Ryba była silna, ewidentnie była silna. Ale nie, niby wszystko jest. Tutaj nie zakładamy, słuchajcie, przyponu. No możemy spróbować założyć przypon tytanowy. Oczywiście o wiele mocniejszy. Zobaczmy, spróbujemy przypon założyć. Ale numer. Zbyt silna ryba była. Także jak widzicie, no coś grubego siadło, coś grubego siadło. Podobają mi się te rekiny. Na pewno, wiecie, tak poza nagrywaniem odcinków będę się w taki sposób bawił, tak będę levelował. Ale też będę wam pokazywał, co tam dalej będę robić. Także w następnym odcinku na pewno, moi drodzy, się zobaczymy z próbą łowienia na przykład tej parajby unikatowej, czy też później arapajmy, czy odwrotnie. Zobaczymy, na spontanie to wyjdzie. Także tego się możecie spodziewać, że najbliższe parę odcinków, na pewno jeszcze dwa, no będą z motorówki raczej. Później będę swoich sił próbował z brzegu, aczkolwiek przy tych wędkach, które mamy z tymi arapajmami, to wiem, że wiecie, holowanie jednej arapajmy przez 2 godziny, a takie coś mi się zdarzyło na poprzednim koncie, jeszcze jak miałem słabe wędki, to raczej to nie jest jakaś super zabawa, bo aż mnie palec, słuchajcie, bolał od trzymania myszki. Także to nie jest do końca to, na czym nam zależy. Zależy nam w tej chwili, żeby w miarę szybko ekspić. Więc myślę, że dobrym sposobem właśnie na to szybkie ekspienie to jest czy to łowienie rekinów właśnie z motorówki, czy właśnie tej parajby, czy arapajmy. No, jeśli od razu, to już mogę wam powiedzieć w tej chwili, jeszcze przekonacie się w następnych odcinkach, ale ja już to mogę powiedzieć, bo tak było. Nie wiem, czy się coś zmieniło po aktualizacji, to też sprawdzimy, ale no tu jestem prawie że pewien na 100%, że jeśli chodzi o częstotliwość brań na tym spławiku, no to generalnie o wiele lepiej to oddaje na tych rekinach, bo te brania jednak są częste, tak? I to jest mniej nudne czy mniej monotonne. Jeśli chodzi o arapajmy czy parajbę, no to... No cóż mam wam, moi drodzy, powiedzieć? Te brania są bardzo, bardzo... No o wiele rzadsze, o tak powiem. Także to też będzie wymagało waszej cierpliwości, tym bardziej, że arapajmy no będziemy łowili w nocy, moi drodzy, a rekiny łowimy za dnia. No nic, dobra, tu nie ma co dalej przedłużać, ja, jak już naprawdę coś fajnego się trafi, to wam to pokażę i tak jak mówiłem, lecimy, pokażę wam drugi spot na rekiny, tam siadają też olbrzymie medalowe rekiny, także no tak jeszcze z jedną tutaj bym złowił, żeby tak łowa była zapełniona siaty i lecimy dalej. No dobra, moi drodzy, no niestety już nam rekiny się na nas obraziły, przestały nam brać. Pokażę wam, jak dopłynąć na drugi spot. Oczywiście markerki też zobaczycie. Wiecie, nie ma co na siłę, wiecie, siedzieć, jeśli tu musicie w prawo skręcić. Chyba że chcecie naokoło płynąć, to spoko. Moi drodzy, no nie ma co na siłę siedzieć, jak wam nie biorą, no 15 minut czasu gry, cisza, no to po prostu płyniemy dalej, oczywiście zaraz czas przewiniemy. To moi drodzy kochani, będzie gdzieś na tej wysokości, na której byliśmy poprzednio. Muszę na markerkach sprawdzić, w którym miejscu, bo... Jeszcze nie, to było kawałek dalej.
A dobra, już widzę marker na mapie. Fajnie to zrobili, że teraz na mapie chyba markery widać w ogóle. Mówię, na mapie w motorówce. Było tu. Widzicie? Marker widać na mapie. Pięknie to zrobili. Wcześniej nie było widać w motorówce markerów. Tylko to jest fajna miejscówka, moi drodzy, na wieczór. I tu siadają też medale. Więc jestem ciekaw, czy w ogóle będziemy w stanie... Dla widza, jak zwykle. Jak zwykle, moi drodzy, dla widza. No i nic. Tutaj wam pokazuję tylko marker, moi drodzy, i... Oczywiście, jak już coś fajnego będę wyciągał, to wam pokażę. Już nie będę wam pokazywał jakichś tam popierdółek. Coś takiego, moi drodzy, tutaj mi się trafiło. Nie, no to jest młody. Ja tutaj sobie chyba na młodego... Ale dobra, to mam misję, żeby z medalowego tutaj złowić, bo wiem, że je tutaj bez problemu łowiłem. Więc złowię po prostu medalowego i wam pokażę marker na medalowego. Bo to są stare markery jak świat. Ale nic, wniosek z tego taki, że trzeba markery, moi drodzy, przemienić na nowe, na bardziej aktualne. Dobra, ja sobie tutaj połowię i za chwilkę się... O, już zobaczcie, moi drodzy, może akurat już medal dla widza. No tutaj akurat w przypadku rekinów nie złowimy unikata dla widza, ale może medal dla widza. No coś mocno pompuje. Chyba nie będzie to taki młody. Młody aż tak nie odjeżdżał. Może być zwykły żarłacz, co jedynie. Medala bym się nie spodziewał. Wiem, że ryba nie jest zmęczona. Kurczę. To jest, z drugiej strony to jest fajne, powiem wam szczerze, bo wcześniej to byście już od razu, wiecie, wciągali rekina, kurczę, na motorówkę, a mi się to na przykład podoba, że jest większy realizm, nie? Że skończyło się takie oszukiwanie i faktycznie... Faktycznie fajnie to działa. No nie mogę podbieraka na razie jeszcze wyciągnąć. Mogę? Dobra, mogę. Rekin w podbieraku. Wygląda to co najmniej śmiesznie. A nie, młody jednak. No ale zobaczcie, no. 4300 kasy, 8000... Znaczy 8000 kasy, 4300 expa. Według mnie całkiem... Wiecie, całkiem niezły wynik, prawda? Jakby nie patrzeć. Nie mamy tutaj, wiecie, prawa do narzekania, bo... Zresztą oczywiście pokażę wam na koniec łowienia te wszystkie statystyki siatki, którą oczywiście mam zamiar zapełnić do fulla kompletnego i wiecie, pokażę wam statystyki tej siatki, no i zobaczymy, nie? Zobaczymy, ile będzie expa, ile będzie kasy za to i wtedy można stwierdzić, czy się równa coś z skarpiami. Patrzcie, mamy już następne branie. To jest bardzo fajna miejscówka tutaj, jak widzicie. Muszę złowić medala, żeby wam markera na medala postawić. Bo tak sobie obiecałem, że dla widza musi marker być. Wiecie, ja po prostu czasem no, zaznaczam sobie złowioną rybą, tak? Nie zwracam uwagi zawsze, że na karpiach się nauczyłem teraz na tym koncie zwracać na to uwagę, żeby, wiecie, sobie zaznaczać te swoje wszystkie zdobycze. Więc teraz też oczywiście będę to robić i markerka jak najbardziej, moi drodzy, zamienimy. Co, można siatkę? Nie można jeszcze siatki. Znaczy podbierak w sensie. O, chyba można. No, nie można, bo on mi odjeżdża. Że nie można. Jeszcze nie do końca. O, dobra. Młody, też młody. No, ale widzicie, no, jakoś to tam idzie, nie? Jakby te młode, wiecie, to możemy zawsze metodę karpiową obrać. Jak coś nam nie pasuje, to możemy po prostu z tej siatki wypuszczać. Przy czym ja cały czas uważam, widzowie kochani, moi drodzy, że w tym przypadku, kiedy siatka nam i tak dużego medala no nie jest w stanie pomieścić, tak, no to uważam, że chyba lepiej złowić te młode, które jednak nam dadzą jakąś tam kasę, bo jakby nie patrzeć, trochę musimy zbierać hajsu, słuchajcie, na tą siatkę na 70 levelu, nie? Także mi i to będzie głupota, oczywiście podkreślałem to zawsze, żeby tak nie robić,
bo dopiero co kupiliśmy na 68 siatkę, ale to tylko po to, żeby więcej ryb włożyć do tej siatki. Choć na razie nie trafiliśmy takiego rekina, którego byśmy do poprzedniej siatki nie włożyli. Jak mam być szczery, nie było takiego rekina powyżej 140 kilo, więc też widzicie, no. To tak nie zawsze, nie? Nie zawsze to idzie w parze. Ale nic, dobra. Ja tutaj się troszkę pobawię, jakby był jakiś fajny medal, to wam po prostu go pokażę, że wyciągnąłem. I widzimy się na podsumowaniu. I zobaczymy, ile tak naprawdę nam ta tutaj siata da kasy, ile dam expa. Możecie obstawiać w komentarzach. Ja nie pamiętam, słuchajcie, nie pamiętam, bo to ostatnio rok temu tu grałem, więc trudno, żebym pamiętał, ile siata daje na rekinach, ile daje expa, ile daje kasy, więc spróbujcie zgadnąć. Jakbym miał zgadnąć, to no na pewno da mniej kasy niż karpie, tego jestem pewien, no bo na pewno nie da 90 czy 100 koła kasy, tego bym się nie spodziewał. Ale expa, no nie wiem, no zobaczymy, expa może około 40 tysięcy, no to 40 tysięcy to też nie jest jakiś tam, wiecie, jakiś szał, nie? Bo 40 tysięcy to my mieliśmy na Michigan na szczupakach tak naprawdę, na siatce, która była mniejsza. No ale dobra, no powiedzmy, że tutaj jest inny rodzaj zabawy, tak nie można porównywać wszystkiego do karpi, wiadomo, że te karpie oddają, no. Słuchajcie, gdyby karpie nie oddawały, to nie siedziałbym na karpiach jeszcze i nie dobijał 68 levelu na karpiach. No to, że karpie na Anglii oddają, jeśli chodzi o exp, jeśli chodzi o kasę, no to jest jakby no oczywiste, nie? Zobaczcie, jaki ładny stateczek tam płynie w ogóle. Widzicie, to fajnie zrobili ten. Naprawdę mapa jest fajna. Amazoński labirynt bardzo mi się podoba, bardzo fajna mapa. Fajnie zrobiona, klimatyczna, także tu na pewno dłużej zagościmy. Bo ryby, jakie tu są, no na pewno nam odpowiadają. Łowienie rekinów, arapajmy, parajby. Będziemy jeszcze może coś tam wymyślali. Także widzimy się za chwilkę, jakbym łowił jakiegoś fajnego medala, bądź też, moi drodzy, na podsumowaniu. Także do zobaczenia za chwilę. Coś dużego, moi drodzy, mamy, bo odjechał strasznie. Niesamowicie, aż pompować nie jestem w stanie, bo się luz za duży robi na żyłce. Oby mi tam się nie zerwał za tym swoim drzewem śmiesznym. O, gdzie odjeżdża? Może się nie zerwie, trzymajcie kciuki, widzowie. To jest też ryzyko, tutaj dalej ja nie przepłynę już przez to. Walka, prawdziwa walka. Spróbujmy podbierać. O, udało się. Nie, to zwykły żarłacz. No ale 8000 doświadczenia, 27 kasy. Pięknie, ale tylko zwykły żarłacz. A już myślałem, moi drodzy, że wam pokażę. Już myślałem, że wam medalowego pokażę. No pięknie. I zobaczcie, jeszcze jeden został nam do złowienia i siata będzie pełna. No walczył, także w tym momencie bardzo się boję. Bardzo się, słuchajcie, boję tego medala, który ma ponad 100. Nawet jakbym, wiecie, go złowił, miałbym go do siaty nie włożyć, to chciałbym się z nim po prostu zmierzyć, ale jak widzicie, wędka ledwo daje radę. Ona jest nie aż taka słaba, prawda? Bo na 26 kilo mamy wędkę, to nie jest jakaś tam popierdółka totalna. Ale fajnie, fajnie. Kasa idzie. No, może się pomyliłem z tą kasą, bo w sumie mamy dwa rekiny, które nam po 26 tysięcy kasy dały. Także już na pewno będziemy mieli 60 koła w siatce kasy. Także dobra, łowię sobie dalej. Widzimy się na podsumowaniu. No, chyba że naprawdę mi tu zaraz jakiś fajny medal siądzie. No nic, moi drodzy, był medal, ale kolejny raz to samo. Ryba zbyt silna, ulepsz swój sprzęt, czyli zmieniło się po aktualizacji, już na słabe wędki z motorówki nie jesteście w stanie wyciągać ryb, mimo że przecież ta moja wędka, no, spławikowa nie należy do najsłabszych, prawda?
ale ryba zbyt silna, czyli będę musiał prawdopodobnie na te mocniejsze okazy kupić mocniejszą wędkę, wędkę spławikową, tak, i założyć mocniejszy kołowrotek, mocniejszą żyłkę. To też dla was taki protip. Zmieniło się. Zmieniło się. No nie nagrywałem tego komunikatu, ale widzieliście go wcześniej. Ja wcześniej myślałem, że mi się zerwało, a to się nie zerwało, tylko po prostu no nie da rady na słabym sprzęcie złowić. Także to jest po aktualizacji taki protip. Ale powiem wam tak, nie będę tej wędki kupował teraz, bo musiał wychodzić z łowiska, wiecie, to wejście jest tu drogie. I tak czekamy do 70 levelu na siatkę, bo tak naprawdę, co mi po tym, że ja wędkę zmienię, jak i tak nie włożę tego medala do siatki, tyle że mi exp wleci. Więc tak naprawdę tracenie kasy na takie wchodzenie, wychodzenie jest bez sensu. Więc myślę, że moi drodzy, zrobimy tak, że poczekam do 70 levelu i wtedy dopiero ulepszę sobie wędkę. Wędkę tutaj, jeśli chodzi o spławikową, nie wiem jak to będzie z parajbą unikatową i z arapajmą, czy czasem nie będzie też ten sam komunikat, bo zwróćcie uwagę, że taki rekin medalowy no jest bardzo podobny, jeśli chodzi o gabaryty do unikatowej arapajmy. No parajby akurat są troszkę mniejsze, bo tam 140 kilo, ale arapajmy mogą, też pod 200 podchodzą, do 200 spokojnie mogą mieć. Mój rekord to był chyba 196, jak dobrze pamiętam, na poprzednim koncie. Gdzieś tam markery na nią mam. Mówię o arapajmie oczywiście. Także słuchajcie, no myślę, że po prostu, no trudno, no jedna, to jest branie 1 na 10, więc najwyżej po prostu 1 na 10 na medal ucieknie, ale zresztą i tak byśmy go do siatki nie włożyli, a kasy mamy no na tyle mało. Zresztą zobaczymy, jak odda też ta siatka. No też będę się zastanawiał, bo jeśli ta siatka w miarę odda, że ta wejściówka się zwróci, wiecie, licencję i tak już mamy. Jeśli ta wejściówka się zwróci, no to jeszcze, tylko to wiecie, no tak żeby kupić taką wędkę porządną, ulepszyć, nie wiem, jak tam z kołowrotkami u mnie wygląda. Najwyżej bym wziął z wędki gruntowej. No to generalnie, żeby tak zrobić, to te 100 tysięcy na wędkę już na tym etapie, na tym levelu trzeba mieć, więc to już tak bym musiał wyliczyć wszystko, czy to się opłaca i czy jest sens, nie? Także zobaczymy. Zresztą, tak jak mówię, kupowanie wędki nic nie zmieni, bo i tak maksymalnie, znaczy generalnie, no, to, że złowisz medalowego rekina, to nie znaczy, że on musi mieć 180 kilo. Możemy trafić 160 kilo i zobaczcie, że wtedy ta siatka będzie miała sens, czyli kupno tej siatki będzie miało sens, bo go włożymy spokojnie do siatki, gdzie na tamtej siatce maksymalnie byśmy 140 kilo do siatki mogli włożyć. Także spoko. Ostatek płynie w drugą stronę. Nie, naprawdę fajnie to ktoś wymyślił. Bardzo mi się podoba. Także tyle. No moi drodzy, no jeszcze tutaj będę tutaj troszkę się bawił, na pewno już medala wam nie pokażę, no to jest więcej jak pewne, bo wędkę mamy zbyt słabą i to nie przejdzie. Chciałbym jeszcze tutaj chociaż jakiegoś żarłacza złowić, żeby ta siatka na żółto się paliła, że jest zapełniona i się widzimy na już totalnym podsumowaniu odcinka, jeśli chodzi o exp, jeśli chodzi o kasę i zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Do zobaczenia za chwilę. No dobra, moi drodzy, złowione, więc czas na podsumowanie i teraz tak właśnie myślałem, że oczywiście z tymi pauzami, które robiłem w nagrywkach, żeby was nie przynudzać, zajęło mi to nie więcej niż 50 minut czasu gry, czy nie, czasu realnego, przepraszam, nie czasu gry, więc tragedii nie ma, tak między 40 a 50 minut jesteście w stanie siatkę zapełnić. Pokazuję wam markera, bo zmieniłem na tego zwykłego żarłacza, zobaczcie, 117 kilo, no i nawet jakbyśmy mieli tą siatkę do 140 kilo, to też byśmy go włożyli. No, ale jestem ciekaw tego podsumowania, moi drodzy, więc czas na podsumowanie. No cóż, a ja sobie poczekam, nie mogę tych monetek ciągle tracić, także poczekam sobie tą chwilę i widzimy się na podsumowaniu. A jeszcze jeden protip, moi drodzy, na koniec, bo zauważyłem pewną tutaj zależność. Tak sobie rzuciłem, żeby sobie było. Raczej nam chyba wieczorem nic nie weźmie. Ale generalnie, moi drodzy, bardzo fajny protip, który
zauważyłem. Mianowicie taki, że jeżeli rzucacie ten spławik, tak, no tutaj akurat widzicie, on nam spływa, więc siłą rzeczy musicie go co jakiś czas przerzucać. W tamtym pierwszym miejscu tak średnio spływał, tak, w pierwszym spocie. Natomiast jak wrzucacie, to zazwyczaj te brania są prawie, że od razu po wrzuceniu. No nie, że od razu natychmiast, ale zazwyczaj prawie. Więc jeżeli wam nic nie bierze przez, nie wiem, 5 minut czasu realnego, no to co bym wam proponował? No to po prostu przerzucić jeszcze raz ten spławik, bo jak ma coś wziąć, to weźmie praktycznie od razu. Nie mówię, że macie tak niecierpliwić się, ale no w tym przypadku widzicie, ten spławik będzie wam spływał i on będzie spływał, więc też co jakiś czas warto go przerzucić, bo tu chodzi też o czas. W tej metodzie, którą wam pokazuję z rekinami, no to chodzi nam tylko i wyłącznie, moi drodzy, o czas. To ma być szybka metoda na exp, szybka metoda na kasę. Nie wiem, czy wiecie, ale też taki protip, tam można się, gdzie pokazuje wędką, tam można się na brzegu rozstawić, moi drodzy, jakby kogoś to interesowało. Ale raczej bym nie polecał, bo pamiętam na poprzednim koncie, jak się rozstawiłem, to miałem ogromny problem z tymi rekinami z brzegu, no bo tam mi się w tych drzewach zrywały. Także no nie polecałbym raczej łowić rekinów z brzegu. Arapajmy jak najbardziej, metoda na arapajmę z brzegu jest bardzo fajna, którą też wam pokażę z czasem, tylko ja muszę mieć troszeczkę mocniejsze wędki, bo na tych wędkach, które w tej chwili, moi drodzy, mam, to... No sorry, moi drodzy, nie ma takiej możliwości, aby po prostu w ogóle te arapajmy wyciągnąć. To już na tym sprzęcie najmocniejszym jest trochę zabawy z tym. Mówimy oczywiście o metody z unikatowymi. O, jakaś rybka dla widza na dobranoc, że tak powiem, na zakończenie odcinka. I tak jej do siatki nie włożymy, ale może zastosujemy metodę, moi drodzy, że chociaż exp lub metodę karpiową, że jeśli to, a to będzie pewnie młody jakiś żarłacz, bo za łatwo idzie. Jedno, co zauważyłem w przypadku tych medalowych, to pompowanie, słuchajcie, nic nie daje, bo sama ryba już na tyle pompuje, że to pompowanie w tym przypadku kompletnie nic nie daje, nie? Może wam się tylko ryba poluzować, więc tutaj z tym pompowaniem musicie bardzo mocno uważać. Spróbujmy podbierak. No chociaż dla expa na zakończenie, dla widza. Młody, ale on jest konkretny jakiś, słuchajcie. No ten ma więcej kasy, no to słuchajcie, no to nie ma co. Zamieniamy, nie? Zamieniamy. Dobra, myślę, że czas już minął, także tak, minął czas. Tutaj ten dzień nas nie interesuje, więc ja sobie przesuwam na następny. I co my tu mamy, moi drodzy? No tak jak przypuszczałem. Więc tak, kasa bardzo porównywalna do karpi. Ja mówię oczywiście o premce, którą w tej chwili mam. Czyli 94 kasy, bardzo porównywalne, praktycznie identycznie, jeśli chodzi o karpie. Exp, no nie umiem do karpi teraz porównać, nie wiem, czy na karpiach było 50 koła, czy 60 koła expa. Jak mam być szczery. Exp jest bardzo porównywalny do sztupaków na Michigan, ale okej, nie narzekajmy. 40 koła kasy to też nie jest tragedia. Także myślę, że całkiem, moi drodzy, przyzwoicie. Czyli amazoński labirynt oddaje. Dobra, no to tym akcentem się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku, w którym pomęczymy arapajmy, parajby, też z motorówki. Ja tu będę sobie w ten sposób levelował. No to konto za wiele mi to aż nie skoczyło, ale coś tam skoczyło, więc tragedii nie ma. Jak widzicie, monetek mi strasznie dużo ubyło, no bo dla widza ciągle kupuję markerki. Jakieś tam przesuwanie czasu. Więc pewnie będę musiał sobie te monetki doładować, żeby móc się z wami tym wszystkim dzielić. Także będzie mi bardzo miło, jak docenisz moją pracę, moje zaangażowanie, zostawisz łapkę w górę w komentarz, czy powiesz innym, na przykład Fishing Planet, o serii moich poradników, o serii levelowania konta. Dziękuję ci bardzo serdecznie, pozdrawiam ciebie i trzymaj się, cześć!